Dzień dobry wieczór, cześć, witajcie. U mnie już w sumie wieczór, tak więc niech będzie dzień i dobry wieczór. Ale co się dzieje z pogodą, to jest jakiś dramat. Pewnie zaraz będziecie słyszeli, jak moje światełka, które są na zewnątrz domu, tłuką się o szybę. Strasznie, ale to naprawdę strasznie wieje wiatr. Na szczęście deszczu nie ma, ale naprawdę pogoda jest pod psem, tak zwanym, bo nawet psa bym nie wygonił na dwór, żeby poszedł w taką pogodę. Jest naprawdę tragicznie i zastanawiałem się, czy prąd będzie, czy nie będzie. Jak na razie jest. W niektórych już tutaj okolicznych miasteczkach nie ma. Tak więc czekam, grzeję, żeby było ciepło w domu i jestem na wszystko przygotowany. Ale zanim mi wyłączą prąd, może chciałbym zrobić dla Was materiał informujący Was, że od wtorku 12 grudzień będziemy mieli powrót metalowców. Powrót metalowców, czyli chodzi tutaj o dwie grupy metalowe, Megadeth i Iron Maiden. Tak, te pojazdy wrócą i tutaj raczej nie chciałbym się rozwodzić na temat tego przynajmniej jednego, ale na temat drugiego owszem tak i pokażę Wam na końcu mojego materiału informującego Was bitwę właśnie tym pojazdem Iron Maidenem Senjutsu. Tak więc pakiet tych pojazdów pojawi się we wtorek. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, akurat Wargaming zdecydował się na ten pakiet. Przecież mogli dać zupełnie coś innego. Bliżej świąt powinni coś tam dać innego. Nawet ostatni light, który Wam pokazywałem, zdecydowanie podejrzewam, że cieszyłby się większym wzięciem ten pakiet właśnie tych lightów. Ale no niestety, jest jak jest. Słuchajcie, będą również załoganci 2D, 3D. Jak ktoś akurat nie kupił sobie tych zestawów, no to będzie miał ponowną szansę. Tutaj powiedzmy sobie tylko na temat tego pojazdu, czyli Soldier On M64. Jest to oczywiście ósemka z kiepską penetracją. Jest to pojazd, pierwszy pojazd, który mamy miotacz ognia, ale już jest zamontowany w wieży. Tak, w dziale. Tutaj dokładnie chodzi o działo i w porównaniu do Senjutsu, czy Senjutsu, tutaj jest taka różnica na minus tego pojazdu, że nie możemy strzelić od razu, jak na przykład używamy miotacza ognia, szybko przyłączymy sobie na normalne pociski i strzelamy. Tutaj musimy poczekać, aż nam się ten pocisk dopiero załaduje. W porównaniu do konkurenta Iron Maiden, ten pojazd wypada zdecydowanie gorzej. Penetracja 100 mm, 258. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, 240. Taki Patton na 8 tierze z miotaczem ognia. Tak więc ten pojazd bardzo, bardzo przeciętny, ale jeżeli chodzi o ten pojazd, jeden z lepszych medów na 8 tierze. Dlaczego? Zobaczcie na penetrację. 201, 330. Dodatkowo ten pojazd posiada alfę 320 i również posiada miotacz ognia. I to jest dla niego niesamowicie pomocne. Tak, ten miotacz ognia naprawdę kapitalnie działa. Jeżeli chodzi o ten promień tego ognia, on jest krótszy w porównaniu do konkurenta, ale tutaj chodzi bardziej o działo. 100 mm naprawdę z bardzo dobrą penetracją i dodatkowo jeszcze 320 uszkodzeń. Jeździ 55 km na godzinę, zasięg spota 380 metrów. Tak więc słuchajcie, te bundle wrócą we wtorek. Jeżeli to jest oczywiście dla Was informacja, jeżeli jesteście zainteresowani czy dowódcami 3D, 2D i tak dalej, no to wszystko pojawi się już we wtorek. A żeby nie przedłużać, jeszcze przypominam, od wczoraj mamy specjalny event, tak, specjalny event, czyli gramy 7x7 na ósemkach. Wiem, że tam jakieś były niesamowite problemy, coś oni tam resetowali. Ja wczoraj w ogóle tego nie odpalałem, dzisiaj zobaczę i mam nadzieję, że nagram Wam materiał, co to w ogóle jest. Takie, bym powiedział, ala bitwy rankingowe, tylko że tutaj chyba nie ma zbyt wiele nagród. Gramy 7x7 na ósemkach, 10 minut trwa mecz. Mapy Himmelsdorf, kopalnie, klify, miasto duchów, Pilsno, lotnisko, port, o proszę, port dali nawet, i mapa Berlin. Tak więc bardziej tutaj pojazdy, jak dla mnie, ciężkie są, uprzywilejowane, patrząc na te mapy. Jeżeli chodzi o pojazdy, nie mogą grać SPG, czyli artylerie nie mogą grać. Mamy tak, heavyki, mamy czołgi
średnie, lighty i niszczyciele czołgów. Czy tutaj możemy zbierać sreberko lub expa? Tak, możemy. Czy tutaj jakieś statystyki się liczą? Nie, nie liczą się. Jeżeli chodzi o również operacje, też nam się wliczają, tak? Więc zerknijcie, zobaczcie, ja sam zaraz właśnie zerknę, zobaczę, odpalę konsolę i zobaczę, co to w ogóle jest. Mam nadzieję, że sobie pogram trochę czołgami ciężkimi, tylko że po prostu no, nie mamy jakichś tam nagród, tak jak na przykład walczymy na bitwach rankingowych i wiemy, o co walczymy. Tutaj praktycznie walczymy o nic, chyba że ktoś ma pojazdy do ekspienia, jakieś na przykład ósemki, i chcę sobie wyekspić działa lepsze, czy tam ogólnie pojazd wyekspić do dziewiątki, no to tu akurat ten event jest spoko. Ale już wracając do naszego pojazdu Senjutsu TO-55, zapraszam na bitwę. Bitwa na mapie Prochorowka, tak, Prochorowka. Bardzo, bardzo rzadko się zdarza ta mapa z losowaniem na topce, tak więc bardzo fajnie, ile jest jedna arta. Bitwa już rozegrana jakiś czas temu. Jedna arta, Defender, oho, KW5. No słuchajcie, dla tego pojazdu naprawdę żadna ósemka nie stanowi jakiegoś większego wyzwania. Owszem, jeżeli nas zraszują, no to wtedy tak. Tutaj przeładunek mamy ponad 7 sekund. Jego dużym mankamentem jest opuszczanie działa, bo tylko minus 5 stopni. Na to musicie być przygotowani. Nie powiedziałem jeszcze ceny. Za ten pojazd Wargaming sobie życzy. On wyjdzie w pakiecie takim pojedynczym, bez niczego. 10 400. Czy opłaca się taką premkę nabyć? Słuchajcie, jak dla mnie tak. Jak dla mnie tak, dlatego że sporo bitew nim rozegrałem i kapitalnie się bawiłem. Owszem, ta penetracja może na podstawie 201 nie jest jakaś za specjalna, ale zawsze możemy skorzystać z lepszych pocisków. I pojazd fajnie zarabia, fajnie się gra, tak jakbyśmy grali na przykład T5-4 na 8 tierze. Są dwa lighty, tak, są dwa lighty, zaraz postaram się najpierw ich pozbyć. Problem jest też tego pojazdu, że dość mocno się świeci. Teraz z racjami przeładunek 6,9, tutaj mam Panzerjagera, tak więc postaram się tutaj z tym Panzerjagerem cisnąć tą flankę, on będzie tutaj mi podświetlał. No na razie mamy lighty, tak, mamy lighty. Dobra, ja sobie od razu przeładuję na lepsze pociski i bijemy. Odbił. KW5 odbiła. A gdzie są nasze lighty? Jeden jest tu, jeden gdzieś jeździ z tyłu. Dobra, jeżeli chodzi o ten promień tego ognia, no musimy zdecydowanie bliżej podjechać do naszego przeciwnika. Nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało. Czekajcie, tak szybko, o ile mi się uda zobaczyć. A, 100? Nie, to jest zasięg, max speed, range. 144 metry niby. Tak jest napisane. Nie wiem, czy to jest prawda, ale no zdecydowanie ten promień tego ognia jest o wiele, wiele krótszy niż właśnie na tym patonie. Ale plus jest taki, że na przykład używamy miotacza i szybko przełączymy sobie na działko i mamy już pocisk załadowany. Nie jest to tak jak właśnie w tamtym patonie. To jest trochę bolączka tamtego pojazdu. On też nie jest jakoś mocno dobrze opancerzony. Widzę, tamta flanka ostro ciśnie. Górka już jest praktycznie zdobyta, ale tam mogą się zatrzymać, dlatego że mogą stać czołgi na torach. Dobra, my tutaj mamy fajne pojazdy, miękiszonki. No i to jest to, co powiedziałem. Świeci się ten pojazd. Dość mocno się świeci. Już różnych takich zestawów próbowałem i na siatce grałem. Mimo wszystko dalej się świeci. Chociaż tutaj też mam lighta, tak? Mam lighta, który mi nie daje pograć. Ale wszystkie tutaj takie tłuste świnki są po mojej stronie, bo widzę, jest i Defender. Kurczę, żeby te lighty, czekajcie. Dobra, dostał. Działo jest dość przyjemne, jeśli chodzi o prędkość pocisków. Prędkość pocisków na podstawie mamy 1070, jeżeli chodzi o hity 895. Powiem wam tak, kwestia przyzwyczajenia.
Zdecydowanie, kwestia przyzwyczajenia. Dobra, chciałbym użyć tego miotacza, żeby wam zademonstrować, jak to działa, ale musimy bliżej podjechać do przeciwnika. Dobra, tutaj mamy godnego przeciwnika. O, jest jeszcze, no same mówię, same tłuste świnki po tej stronie. Do tego nasi tam pchnęli ostro. To dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj sobie poradzimy z tymi lightami. Dobra, ona tam stoi elegancko. Słuchajcie, ta penetracja, ona nawet na dziesiątkach sobie nic nie robi z pojazdów. No bo tak naprawdę dziesiąte tiery mają taką penetrację. 330. To jest naprawdę coś pięknego. Nie ma wiele pojazdów na 8 tierze z taką penetracją. Dobra, jest i Arta. Tutaj Centurionek ładnie stoi tyłem. Już zaraz go zjemy. No, no. Skulka, co to jest w ogóle? Ta siódemka śmieszna. Bije mnie. Próbuję. Pojazd potrafi odbić. Tutaj jeżeli chodzi o pancerz wieży, on nie jest naprawdę zły, dlatego że wynosi, czekajcie, zerknę szybko, ile on tutaj ma na wieży? 200 mm, 200 mm z przodu, boki 160, tankopedia niezawodna, tak? Dobra, nie ma lighta, teraz mamy High Life. Jest High Life, te tłuste kobyły będziemy wyciągać. Zasięg spota, już mówiłem, 380 metrów, można grać na optyce, będzie dużo, dużo lepiej. ...1350 punktów wytrzymałości, spokojnie daje radę. Nice, dobra, Panzerjäger. Jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o ilość koni na tonę, to jest dość istotne, jeżeli chodzi o ten pojazd. Mamy, słuchajcie, 17 koni na tonę. Dobra, nie ma kwadrata. Może mi się uda podjechać tak, żebym mógł użyć miotacza. Ale na razie no stoją i mam w co bić, to bije. O, odbił. Bokiem odbił, to są właśnie pociski AP. Niby szybkie, ale nie wiem, jakoś wydaje mi się, że te pociski hity, one lepiej się zachowują. Patrząc na prędkość, one na papierze są niby, o właśnie, tylko że nie udało się niestety. Ale ogólnie słuchajcie, czołg premium naprawdę bardzo zacny, jeżeli macie ochotę, pojawi się już we wtorek. Ja mówię, nie namawiam, ale kto wie, kiedyś może ktoś chciał kupić, nie miał środków czy coś i teraz pojazd wraca we wtorek. Bardzo fajna maszyna, polecam. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.